zapewne znacie z różnych kanałów rozrywkowych, streamingów i innych programy typu Rust Valley, czyli Rust Valley Arizona, Rust Valley Nevada, Kanada, cokolwiek. Masa starych, gnijących gratów, masa amerykańskiej klasycznej motoryzacji i to wszystko poza naszym zasięgiem, bo my tu w Polsce, biedaki Polaki. Natomiast nie! Otóż jesteśmy, nie powiem wam gdzie, bo to prawie jak zasady urbexu, że pokazujemy, ale nie mówimy gdzie. Jesteśmy pod Cieszynem i tutaj mamy wam do pokazania nasze cieszyńskie Rust Valley. W tym wypadku Studebaker Champion z nadwoziem, które Tomek powiedział, że jakoś się nazywa, ale ja nie pamiętam jak i w sumie to mnie to nie obchodzi, bo ja mam tutaj robić filmy. No i co? I dzisiaj zaczynamy serię filmów o tym miejscu. W trójkącie 10 km od siebie są trzy takie miejsca i jak się uda, to pokażemy wam wszystkie w krótkiej serii. Dzisiaj jest takie intro. Program robimy przy współpracy z Automobil Klubem Cieszyńskim, a Tomek jeszcze dziś pokaże wam taki szybki trailer tego, o czym będziemy przez te najbliższe odcinki mówić. Także bierzemy się do roboty. Jak Bartek wspomniał, Studebaker Champion, a ta śmieszna wersja nadwoziowa to Starlight. I teraz tak, to jest taki quirk, ponieważ Studebaker oferował w dwóch liniach modelowych tą samą jakby typ zabudowy, ten Starlight. To był i Champion, i Commander, który był chyba większy. To jest Champion. Jak widzicie, przód pewnie wam przypomina naszego Forda 1949. To oczywiście jest rocznik modelowy bodajże 51, był lifting, w którym się pojawiło to, co było oczywiście zerżnięte z Forda. Podobno to jest jedyna sztuka w Europie. Ciężko nam to oczywiście zweryfikować, a właściwie jest to niemożliwe. I pewnie tak nie jest, aczkolwiek tak czy inaczej. Wątpię, żebym ja kiedykolwiek jeszcze taki wóz zobaczył na żywo. I teraz popatrzcie sobie na to. Jak kojarzycie sobie na przykład propagandowe filmy z lat 50. z USA, jak jest pięknie i super, bo wygraliśmy wojnę i możemy zrobić wszystko, to tam były piękne maszyny, piękne samoloty, piękne pociągi. Na przykład to tu wszystko nam z Bartkiem kojarzy się bardzo i pewnie nie tylko nam, z takim przodem, z takim nosem pociągu takiego ogromnego, który na takim plakacie jest pod takim kątem, że on jest taki potężny i wiezie te dzieci przez Stany i wszyscy oglądają Wielki Kanion i Mount Rushmore i coś tam. No i Studebaker znowu coś takiego i to jest... Ten samochód był bodajże 6-osobowy, bo ma z przodu kanapę, z tyłu miał... No chociaż chyba te osoby z tyłu mogły być małe. No ale widzieliście kiedyś coś takiego? My nie. I oczywiście standardowo, cytując klasyka, na Śląsku Cieszyńskim jest wszystko. No i mamy tutaj Studebakera na przykład. A za Studebakerem mamy Rama, przywiezionego z Austrii bodajże. W takiej limitowanej wersji z silnikiem V8 umieszczonym centralnie. No, fajna maszyna, elegancka. Jakby przypuszczam, że jakbym postarał się bardzo, to by odpalił. No, może nie ma podłogi, ale wygląda ładnie. No i ten projekt, o którym dzisiaj Bartek rozpoczął mowę, że będziemy wam chcieli pokazać sporo rzeczy, będzie się właśnie tym charakteryzował. Nie będzie pięknych klasyków muzealnego kolekcjonerskiego stanu. Będzie rdza, patyna i graciarstwo, ale takiego właśnie kalibru, czyli nie ma miękkiej gry. Nie, że mam fajnego żuka albo coś takiego, tylko będą... No malucha też mamy, wszystko jest, takie rzeczy, które widzieliście już 700 razy u każdego youtubera i w każdej gazecie, polonezy, duże Fiaty i tak dalej, ale są też rzeczy absolutnie unikalne i jakby nieistniejące, no. Chodźcie, pokażę wam ten silnik centralny umieszczony. Bartek, pokaż im ten silnik. No, ja myślę, że kosmetyka, kable, przewody i palimy, jedziemy. Ja myślę, że nic nie widać. To fajnie, że wam to pokazujemy, nie? Ekstra. No to jedziemy na miejscówę numer 2. No to jest jakby miejsce numer 2 i tak jak wam mówiliśmy wcześniej, że no nie zobaczycie prawdopodobnie drugiego Studebakera Championa, no to nie zobaczycie w nadwoziu Starlight, ale w takim normalnym nadwoziu to tu jest drugi jakby. Jako że Studebakerów to jakby na pewno jest za mało, to tu jest Commander. Ten większy, o którymśmy wspominali wcześniej. No większy o tyle, że nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek coś większego na żywo. No i tu na przykład stoi Thunderbird chyba 4. generacji z przepięknym wnętrzem. Fajnie oklejony. I tak jak już wspominali wcześniej, patyna i rdza. Nie wylizane cacka.
na popatrzcie, co stoi obok. Bo nie wiem, czy widzieliście kiedyś Volvo garbatę, jeszcze zrobione na Hot Roda. No tak właśnie będziemy się tutaj bawić, mamy nadzieję. Potencjał jest ogromny, zresztą na przebitkach zobaczcie jeszcze innych ciekawych samochodów mnóstwo. Czy z jakichś policyjnych, czy jakichś dziwnych zabudów, których nikt nigdy nie widział. Tam jest Kadett w takiej wersji, która z daleka wygląda jak Papa Mobile. No, jakby na Śląsku Cieszyńskim, jak żeśmy wam wielokrotnie mówili, można znaleźć wszystko. No i to jest takie miejsce, które no chyba widzicie sami, że nie trzeba wiele dodawać. No tak tu właśnie jest u nas. Także tam z daleka, 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 o tu właśnie jest Papa Mobile. Tak to sobie ja nazwę osobiście. Tu stoi w krzakach Zaporożec bodajże, tu jest zastawa, tu jest milicyjny Zaporożec. Widzieliście kiedyś milicyjnego Zaporożca? Ja takich nie pamiętam, a jestem stary. A tam chyba stoi Dodge policyjny. Buick, mój właściciel. No i tak jakby widzicie, no, dzieci kukurydzy, policyjne samochody. Witamy na Śląsku Cieszyńskim. Teraz zabieramy się za sesję zdjęciową, jak widzicie, się jakby troszkę zmrok... Co robi się zmrok? Tak, zmrok się ciemni, więc zabieramy się za nocną sesję. Spodziewajcie się większej ilości takiego dobra, jak tutaj wam Bartek pokazuje. Mamy jeszcze trzy takie miejsca. I prawdopodobnie 70 razy więcej samochodów. I potencjał jest tak ogromny, że zaraz nas coś przejedzie. Pokaż, jak się dzieci cieszą. Nie wiem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem dzieckiem. Wydaje mi się, że wtedy Pangea dzieliła się na te osobne lądy. To tak plus minus wtedy było. Tak, na Słowacji było fajnie, ale no tutaj jest super. Jest inaczej, ale jest super. No, jakby tutaj mamy sekcję pojazdów użytkowych. Tu jest super rzadki Luas, ściągnięty w jakiejś tam bardzo małej ilości samochodów do Polski 30 lat temu, albo nawet 60 lat temu. Ale taka mała zajawka. Tu widzicie, no piękny amerykański F-150, a pod maską... Taram! Witamy w Andrychowie i mamy Andorię. Na pewno wam ten samochód pokażemy bliżej w nieokreślonej przyszłości, gdyż to jest samochód ostateczny jakby. Tam jest Dodge strażacki, tu mamy jakąś cysternę na gazie, o właśnie. No więc jakby widzicie, jest patyny jest wystarczająco dużo i rdzy. Dobrze, my robimy drugie zakończenie, bo pierwsze nie wyszło, bo okazało się, że tu jest jeszcze więcej złota. No jeśli F-150 z Andorią was ciekawi na przykład, to musicie śledzić jakby i nasz kanał i zobaczyć, co będziemy tutaj wam pokazywać, bo zasoby są, wydaje się, nieograniczone. No a dzisiaj chyba kończymy i idziemy teraz faktycznie już na zdjęcia, bo zaraz będzie ciemno.